To jest przykład, jak nie powinno się serwisować roweru, czyli na pewno nie kładziemy go na siodełku i na klamku manetkach, bo klamku manetki mogą się porysować, a siodełko się pobrudzi, później trzeba będzie na nim jechać. Więc elo, welo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam opowiem, to o tym, jak nie mogłem sobie poradzić ze strzelającym suportem. Teoretycznie z suportem, finalnie okazało się co innego. Wiele rzeczy kombinowałem, walczyłem z tym praktycznie pół roku, bo od majówki, od Lajkonika tam po raz pierwszy było słychać jakieś trzaski podczas głośniejszego pedałowania. Teorie były różne. Jeżeli jeszcze starczy czasu, to postaram się Wam podsumować troszeczkę tego Eskera 5 i porównać go może do nowej 5. Zobaczymy, jak to będzie z czasem, ale zacznijmy od tematu, można powiedzieć, co poszło nie tak ze strzelającym supportem. Zanim przejdę do dalszego tematu, chciałbym oczywiście dodać, że ja nie jestem mechanikiem rowerowym. Ja bardzo lubię grzebać głównie przy swoim rowerze, raczej rzadko kiedy się zdarza, że swój rower oddaję komuś, żeby ktoś mi tam pokombinował. Zdarzają się takie sytuacje, że z czymś sobie nie radzę albo nie jestem do końca pewien, więc wolę to komuś oddać do zrobienia, tym bardziej, że znam bardzo dobrych mechaników, którzy pracują oczywiście w sklepie PG Bikes. Jednakże z tym tematem wolałem cały czas sam powalczyć. Więc tak jak wspomniałem, akcja zaczęła się w majóweczkę. Gdy sobie z tym poradziłem, to była połowa października, czyli około pół roku czasu. Zaraz przed Lajkonikiem zmieniłem zębatkę na chińską Dekasa z oryginalnej Shimano. Bo jak ostatnio wspominałem, na oryginalnej Shimanowskiej bardzo często spadał mi łańcuch. Fakt, że to była zębatka od 12 rzędów, a tutaj mam zamontowany łańcuch 11-rzędowy, więc to mogło mieć jakiś wpływ na to. I zamontowałem Dekasa, gdzie na Dekasie już jest dużo, dużo lepiej. O tym wspominałem już też w innym filmie, więc na tym nie będę rozkminiał, ale pierwsze co stwierdziłem, jeżeli zamontowałem teraz świeżo zębatkę, to prawdopodobnie coś może z nią być nie tak, więc sprawdziłem tutaj te połączenia gwintowane, rozkręciłem ją, dałem smaru na gwinty, podokręcałem najmocniej jak się da i miałem nadzieję, że to pomoże. Oczywiście wydawało się, że jest lepiej, ale no, dźwięk dalej nie znikł, dalej było takie zgrzytanie podczas mocniejszego pedałowania. Jak tak kręciłem do 200 W, to powiedzmy, że było cicho. Jeżeli było powyżej 200, no to już ten dźwięk był dosyć znaczący. Nadal szukałem problemów i jednym z problemów, co się okazało, no to troszeczkę też poluzowała się tutaj zębatka garbaruka. Została ona dokręcona, nadal problem nie znikł. Niektóre osoby wspominały, że czasami występuje problem z lewym ramieniem korby. Lewym, chyba tak. Że potrafi się tutaj luzować, że mocniej muszę dokręcić oczywiście te śruby i powinno to pomóc. Też tak zrobiłem, niestety to też nie pomagało. Oczywistą rzeczą jest to, że kilkukrotnie też rozkręcałem suport, wyjmowałem go, czyściłem, smarowałem i to też nadal nie pomagało. Więc mówię, kurde, co jest nie tak, co robię źle, czy to faktycznie jest wina suportu. Tutaj mam użyty Shimano MT501 i jak nie jestem akurat zwolennikiem Shimano, to uważam, że hamulce i suporty robią bardzo dobre. I mówię, tam pod palcami nie czuć, żeby to jakoś się źle kręciło. No to był też dosyć świeży suport, więc no myślę, że to nie jest tego wina, nie? I cały czas tak walczyłem. Kolejną kwestią, co tam mi wynikło w międzyczasie... Co mi jeszcze wynikło w międzyczasie? Jeszcze przypomniało mi się, że pedały wymieniłem z Luków X-Tracków na Favero Asioma Pro MX, czyli z pomiarem tutaj jednostronnym. No też myślałem, że to może być delikatna kwestia tutaj trzeszczenia w pedałach. Zauważyłem, że szprychy były trochę luźniejsze, więc odesłałem koła do Vinci, żeby zrobili odpowiedni naciąg szprych tam po swojemu, bo niby tam troszeczkę je podociągałem, ale widziałem, że no to jeszcze troszeczkę by można było lepiej, więc odesłałem do Vinci. Są na gwarancji, więc niech to chłopaki dobrze sprawdzą. Założyłem, nadal problem występuje. Czasami bywa tak, że tutaj między połączeniem osi a ramy też potrafi dostać się troszeczkę syfu, więc tam też czyściłem, kombinowałem, nic to nie pomagało. Byłem już naprawdę bardzo zły. Ostatnio demontowałem suport z RS-a i tam też właśnie miałem Shimano MT501, więc mówię, zamontuję ten drugi, może faktycznie jest wina suportu, ale mówię, no to raczej wątpię. Wymontowałem oczywiście przy okazji, wyczyściłem, nasmarowałem mufę suportową i założyłem i mówię, coś jest nadal nie tak. Mówię, kurde,
Mówię, jest to rower aluminiowy. W rowerach aluminiowych bardzo rzadko się zdarza, że rama może pęknąć. Oczywiście mogą być takie sytuacje, ale no, czuć było, że ten dźwięk bardziej jest gdzieś tam w napędzie niż w samej ramie. W rowerach aluminiowych zawsze jest ewentualnie ryzyko, że jak trochę właśnie sztyca więcej wystaje, no to więcej pracuje, więc gdzieś tutaj może się pojawić uszkodzenie, czyli pęknięcie. Miałem tak już w jednym rowerze, ale no w tym przypadku to też nie było to. Sztyca jest tutaj aluminiowa, z aluminiową ramą, to też nie strzela tu, bo czasami nawet naciskając na pedał podczas postoju też było słychać ten dźwięk. I już mówię, no się poddaje. Mówię, już nie wiem co jest. No i znalazłem przyczynę. Trzeba było rozkręcić hak, wyjąć tutaj, bo on tutaj się składa tak z dwóch części. Wyjąć, przeczyścić, przesmarować i problem znikł. Pół roku kombinowania, męczenia się i w końcu się udało. Teraz jest cicho, fajnie, elegancko i jazda na rowerze znowu sprawia przyjemność takiej ciszy. Nie licząc oczywiście głośnego bębenka. Co do samego SKR-a 5, no to mogę powiedzieć, że z tego roweru jestem zadowolony. Mam na nim przejechane najwięcej kilometrów, bo łącznie jest już prawie 5000. Łącznie mam już wykręcone jakieś 12,5, a same prawie piątkę mam na tym SKR-ze 5, więc śmigałem na nim najwięcej. A przy okazji miałem na Pafaro mam wykręcone chyba 3,5. Na paru rowerach testowych troszeczkę, no i tam na tym RS-ie, co kiedyś tam widzieliście na kanale. Rower fajny, przemyślany, ma swoje plusy, ma swoje minusy. Minusem na pewno to, że jest ciężki. Rama jest bardzo masywna, dobrze wykonana, ale ma ten minus, że jednak jest ciężka. Mimo, że zastosowałem komponenty te same co w SKR-ze 7 i SKR 7 już szedł do prawie 8 kg, tak tutaj waga oscyluje gdzieś w granicach 9,5 kg, więc to nie jest mało. Rower, jakbym miał tak ogólnie powiedzieć, dla kogo on jest, to raczej dla osób takich bardziej rekreacyjnych, nie nastawione na prędkość, bardziej na komfort, na bikepacking, bo jest bardzo dużo otworów montażowych i można naprawdę mocno go uzbroić. Troszkę zbliżony charakterystyką do roweru MTB, jeżeli chodzi właśnie tam o tą geometrię roweru. I nie jest tak nastawiony typowo do ścigania. Jeżeli brałem tym rowerem udział w jakichś tam maratonach, to czułem, że jednak troszeczkę brakuje jakby tam prędkości, przyspieszenia czy tej dynamiki. O dziwo, geometria nie jest aż tak wygodna, jakby się wydawało, jak w SKR-ze 7. Do tego zaraz jeszcze przejdę, ale tutaj od samego początku chciałem pójść w komfort, dlatego dałem kierownicę ze wzniosem. Dałem mostek na plusie i mimo, że to było wszystko na plusie, to jakoś nie jeździło mi się super wygodnie. Ja z czasem w tym roku też zauważyłem, że jednak bardziej dla mnie komfortową pozycją jest bardziej pochylona pozycja. Oczywiście nie bez przesady, nie to żeby plecy były pod kątem tam 90 stopni, tylko sylwetka taka gdzieś, no załóżmy na oko coś w tym stylu. No to wygodnie mi się jeździ, nie wiem czym to jest spowodowane. Jeżeli jestem bardziej oprostowany gdzieś tam na kąt 45 stopni, to nie jest dla mnie wygodne. Nie wiem, jeżeli ktoś jest specjalistą w tym temacie, to może się wypowiedzieć. Mi jest wygodnie, jak jest tak w miarę agresywnie, ale też bez przesady. Przejdźmy do nowego SKR-a 5. Jak w tamtym roku SKR 2 zyskał jakby najwięcej, bo kompletnie nową ramę, nowy napęd, gdzie są linki pancerzy pochowane, a cena katalogowa była niewiele różniąca się, bo z 4,5 tysiąca podskoczyło do 5 tysięcy, to te 500 zł to naprawdę był bardzo duży przeskok na plus. W tym roku SKR 2 zyskuje najmniej, bo na ten moment praktycznie nic, bo mimo, że jest w cenie wyższej katalogowej 5,5 tysiąca, to tam nie ma nic nowego. Mam nadzieję, że chociaż dostanie ten protektor, czyli osłonę na łańcuch, to co występuje na ten moment w SKR-ze 5 czy 6. SKR 5 i 6 zyskują w tym roku dużo, bo za kolejne 500 zł właśnie katalogowo, czyli chyba SKR 5 7,5 tysiąca, a SKR 6 8,5 tysiąca, no to one dostają już nowe napędy i fajnie, że tam już mamy pełną grupę GRX-a w SKR 5 napędem 1 na 12, czyli już
Szkoda, że nie SRAM, ale fajnie, że chociażby jest ta możliwość, że jest napęd 1 na i jest 12 rzędów z tyłu. To samo w SKR 6 mamy napęd 2 na 12, więc to też spoko i mamy tą osłonę do łańcucha, czyli za te 500 zł katalogowo dostajemy naprawdę dużo według mnie. Zaskoczeniem jest to, że 7 i 8 ceny się nie zmieniają, ale też napędy się zmieniają, czyli mamy tam napęd 1 na 12 i 2 na 12. Jeżeli miałbym teraz wybierać, bym stanął przed wyborem między SKR-em 7 bądź 8, czyli karboniaczem, a SKR-em 5 czy 6, no to bezapelacyjnie wybrałbym SKR-a 7 bądź 8. 8 jest teraz znowu w takim pięknym pomarańczowym kolorze i przez myśl już mi tam delikatnie przeszło, czy może jednak by się nie skusić powymieniać napęd i jeździć nadal na karbondzie CFR 696. Ale mówię, no miałem, jednak w przyszłości będę chciał potestować coś nowego, więc raczej się nie skuszę, aczkolwiek jeżeli nadal bym chciał zostać takim typowym eskerażem, to na pewno bym się na eskera 8 skusił. 7 też ma bardzo ładny kolor, ten taki biały z brązowymi cętkami też fajnie wygląda, więc nowa kolekcja nadal wychodzi na plus. Jak będzie z cenami, no to oczywiście czas pokaże, no bo to teraz powiedzmy, że to są ala nowości. Z cenami bywa różnie, aczkolwiek wiecie, jaki był ten sezon. Więc dzisiaj taki luźniejszy odcinek. Piszcie w komentarzach, z jakimi problemami wy się borykaliście, co wam na przykład strzelało i nie mogliście zidentyfikować. Na przykład świetnym też przypadkiem był mój ex-rower, na którym jeździ mój bardzo dobry znajomy Jarek, czyli Procaliber 9.7. To był naprawdę bardzo fajny rower, jeżeli chodzi o MTB. Jeżeli miałbym kiedyś wrócić na MTB, to pewnie też na mniej więcej tego typu rowerze. To był jeden z nielicznych rowerów, gdzie prawie dużo nie zmieniłem w tym rowerze, bo tam były już i koła karbonowe, rama karbonowa, chyba sztyca też była karbonowa, więc naprawdę świetny rower. I po sprzedaniu za jakiś czas Jarek przychodzi do mnie i mówi: ty, słuchaj, coś mi tam strzela w rowerze, weź sam się przejedź, zobacz, o co tam chodzi. Mechanicy rozbierali go na części pierwsze, izospeedy, wszystkie łożyska, patrzyli. Też teoretycznie support był wymieniony chyba z 3 razy na różne modele. Nic, kurde, strzelanie jak w suporcie, ale to nie support. I tak przy którymś razie przyprowadził chyba na wymianę opony albo dolanie mleka czy coś takiego. No i się okazuje, że przy karbonowej obręczy było takie malutkie pęknięcie, dosłownie dobrze trzeba było się przyjrzeć w słońcu, żeby to faktycznie zauważyć i faktycznie po prostu obręcz była pęknięta, ale dosłownie tak delikatnie. No i to tak strzelało, więc no przypadki mogą być naprawdę różne i można się z tym męczyć. Tutaj, jeżeli zapomniałem wspomnieć, jeżeli chodzi o SKR-a 5, jestem bardzo zaskoczony sterami, bo tam jest ta integracja, gdzie linki pancerzy idą w środku i myślałem, że to będzie trochę problematyczne, jeżeli chodzi o brudzenie się, trzeszczenie i tym podobne, ale nie. Tutaj przez te 5000 akurat nie było z tym żadnego problemu, więc pod tym względem jestem zadowolony. Fajnie, że w tym rowerze też można zamontować amortyzator gravelowy i nie zaburzy to jakby nam geometrii roweru i może z tej opcji będę chciał skorzystać, się czas pokaże. No, ale rower spoko. Piszcie, co wy byście wybrali, czy aluminiowego Eskera, czy może jednak skusilibyście się na karbonowego. Obydwie propozycje są bardzo ciekawe, a ja jestem ciekaw waszych opinii. I co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.